wieczór, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Jest bardzo późna pora, dochodzi północ. Ja znajduję się na Morzu Jońskim. Płynę z Pireusu do Efesu, do miasta, w którym kiedyś Matka Boska mieszkała ze świętym Janem. I właśnie przed chwilą przeczytałem kolejny mail od pochwiczanki. Taki bardzo typowy mail od pochwiczanki, to znaczy, co jest typowego w mailach od pochwiczanki? W mailach od pochwiczanek jest to typowego, że pochwiczanka jest w 100% zdecydowana, żeby rozpocząć terapię. I pochwiczanka w 100% wie, że ja jestem na tyle złośliwy, na tyle bezczelny, na tyle bezpośredni, że jestem w 100% skuteczny. I ona w 100% wie, że ona właśnie teraz podjęła decyzję, żeby rozpocząć terapię, gdyż wie, że pod moim wpływem to ta pochwica albo wyparuje, albo ucieknie, gdzie pieprz rośnie, w podskokach, i to bardzo szybko. I w tym momencie, kiedy pochwiczanka podejmuje taką decyzję, to ona ją podejmuje, pisze do mnie maila. Ja oczywiście w pełnej mojej wieloletniej naiwności odpisuję: droga kochana pochwiczanko, ależ oczywiście, że ci pomogę, że wspólnymi siłami, przy pomocy twojej inteligencji i mojej przebiegłości szybko pokonamy ten problem. Nie ma, naprawdę nie ma nad czym się zastanawiać. I w tym momencie pochwiczanka już napisze takiego maila do mnie i jest w 100% przekonana, że to już się zdecydowała. To z odpisem, z ustaleniem daty spotkania zwleka średnio między 8 a 14 miesięcy. Po 14 miesiącach dostaję kolejnego maila, że ja jednak się zdecydowałem. Miałem nadzieję, że to jednak samo przejdzie, ale nie przeszło, ale się wprost nawet troszkę pogorszyło. Nawet dość więcej niż troszkę. I ja jednak doszłam do wniosku, że jednak gotowa jestem skorzystać z twojej pomocy i tym razem na 100%. Drogie kochane, umiłowane pochwiczanki, chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobre podejście, ale dla pochwicy, a nie dla was. To znaczy, czas mija, a pochwica rośnie może nie jak grzyby po deszczu, ale pochwica, która jest pozostawiona samej sobie, rozwija się do stanu depresją podobnego. Dlatego, drogie kochane pochwiczanki, proponuję wam, nie podejmujcie pochopnych decyzji i nie piszcie, że już jesteście zdecydowane, żeby jednak coś zrobić ze swoją pochwicą. Po prostu weźcie to na wesoło i pogadajcie ze mną. Może rozmowa boli, ale nie jest groźna, gdyż podczas pierwszej rozmowy ja nawet nie wymagam ani twojego nazwiska, ani twojego adresu, ani twojego miejsca zamieszkania, ani nawet imienia, prawdziwego imienia twojego chłopaka czy męża. Na początku chcę się dowiedzieć tylko, czy ty rzeczywiście już dojrzałeś do tego, żeby wyjść z tej pochwicy. Bo jak dojrzejesz, to bardzo szybko z tego wyjdziesz. Nie będę mówił przy użyciu czyjej pomocy, ale przede wszystkim przy użyciu własnej.
nie tylko Matki Boskiej. I to byłoby na tyle. O północy w drodze, gdzieś tam w drodze, na statku pasażerskim płynącym do Efezu, do Matki Boskiej, patronki wszelkich pochwiczanek. Dobranoc.